Dzień dobry, witam Was, kochani seniorzy, w kolejnym odcinku Lubuskich Seniorów. To jest druga seria w nowym roku, nowe jakby wyzwanie. Dlatego się troszeczkę inaczej przygotowaliśmy, lepiej się przygotowaliśmy do kręcenia tych nowych odcinków. Przede wszystkim mój strój. A więc mam tutaj, Lubuscy Seniorzy są, tak, pięknie. Oczywiście mówią niektórzy, że może być mniejsze logo, w następnych koszulkach może to zmniejszymy. I to jest nasze studio. Ścianka, którą pamiętacie z tamtego roku, pozostała, bo cegiełki się podobają seniorom, dawali nam wielokrotnie sygnał, że rzeczywiście to jest fajne, więc to zostawiliśmy, ale pozostałe dwie ścianki już są zmienione. A więc Lubuscy Seniorzy, to tutaj będą siedzieli nasi wszyscy goście i będziemy rozmawiać o problemach, o fajnych wydarzeniach dotyczących lubuskich seniorów. Oczywiście nasze drzewo, które już jest jakby z nami zaprzyjaźnione, to ma być taki symbol naszych lubuskich seniorów i myślę, że w każdych tych materiałach będziemy pokazywać, by się tak wrył w tą pamięć i żeby to drzewo symbolizowało tych seniorów takich aktywnych. I ścianka Gorzów dla Seniorów. Gorzów dla Seniorów jest organizacją seniorską, która właśnie pozyskiwała środki pieniężne na tworzenie tych programów, tych 25 programów, które powstały rok temu i teraz 50 kolejnych, na które już są środki i już mamy zaklepane, że do końca następnego roku będziemy tworzyć te programy dla Was i z Wami się w telewizji spotykać. Ale przed tymi 50 kolejnymi odcinkami chcę Was zaprosić na taki skrót tego, co się działo w ubiegłym roku. Jak się bawiliśmy, kogo poznaliśmy, z kim rozmawialiśmy w poprzednich 25 odcinkach. Gorąco, gorąco Was zachęcam do obejrzenia tego materiału. Już niedługo zapomnimy, co nam przyniósł los, czym zasmucił nas teraz. Złe przeminie, a co dobre pozostanie w nas. Właśnie po to płynie czas. Jeszcze nieraz pomyślimy o dzisiejszym dniu i wspomnimy go nieraz. Gdy obejdzie to, co teraz, jak w sen się śni i po to płyną dni. To swoje zrobić
pozostanie tylko mgła, którą rozwój wiedzy dał nam. Nie zaniknie martwy las, wzgórz nie zrodzi ziemia święta, nie odnajdą taki gwiazd, gdy się świat nie opamięta. Jak wam się podobał ten materiał, który dla was przygotowaliśmy? Było naprawdę pozytywnie i powiem wam szczerze, że nie mogę się doczekać kolejnych odcinków, kolejnych materiałów, które będziemy wspólnie dla was tworzyć z całą ekipą Gorzów dla Seniorów. Myślę, że będziemy się regularnie spotykać, bo naprawdę warto. Do zobaczenia!